Już po raz drugi Miejski Dom Kultury w Działdowie zaprasza na Festiwal Kultury Młodzieżowej. Z mocnym przytupem impreza dedykowana młodzieży, Festiwal Kultury Młodzieżowej, występy trzech znanych artystów. Tutaj mówimy bardziej o muzyce hip-hop, rap, aczkolwiek te, te stylistyki będą się tutaj jednak mieszały. Na scenie pojawią się znakomicie artyści. MTZ, Szumek, a Gwiazdą Wieczoru będzie Wiksen. Artysta, no powiedzmy, że to już jest 6 miesięcy, jak wydał swój wielki przebój, nie rozumiu. W tej chwili już ma 50 milionów wyświetleń na popularnym serwisie YouTube. Myślę, że będzie to duża gratka dla młodzieży. To, że zbiega się to z odebraniem świadectw i z końcem roku szkolnego, myślę, że, 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 że tym bardziej będzie takim fajnym elementem, że młodzież będzie mogła świętować zakończenie tego roku szkolnego razem z nami podczas fajnego koncertu. Wstępna impreza jest wolna. Jeżeli chodzi o wakacje, to Działdowski MTK przygotował kilka ciekawych projektów. Festyn bezpieczne wakacje. Na tym festynie nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, a więc znowu pojawią się Tutaj różnego rodzaju animacje, zjeżdżalnie będzie mowa wata cukrowa, popcorn. Będą też występy na scenie i tutaj chciałbym zareklamować przede wszystkim spektakl teatralny Lokomotywa Jana Brzechwy. No, i koncert cover majka a więc styk te muzyczny, koncert z muzyką przede wszystkim Majki Jeżowskiej. Myślę, że to też będzie bardzo fajna oferta. Kolejną rzeczą będzie wakacje w MDK. I tutaj będziemy mieli również bogatą ofertę warsztatów. Będą to warsztaty taneczne, teatralne, wokalne. Będą też takie bardzo zabawowe elementy, czyli, czyli animacje, zabawy, zajęcia plastyczne. Wakacje w miejskim domu kultury zapowiadają się niezwykle ciekawie.